Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o sekretach sonetów Szekspira. Zostały one wydane w roku 1609 w Londynie i na stronie tytułowej wydawca zamieścił taki napis, że nigdy wcześniej nie publikowane sonety Szekspira. Nazwisko było już wówczas stosowane jako taki magnes. Było wiadomo, że ludzie po prostu kupią te sonety ze względu na autora dramatów, na które się chadzało do teatru. Thomas Thorpe był wydawcą i on właśnie wpadł na taki pomysł. To, że nie zapytał Szekspira o zgodę, no to może nas dziwić. Więcej jest takich sekretów. Mam nadzieję, że więcej Wam o tym opowiem w dalszej części naszego dzisiejszego spotkania. Cykl sonetów liczy sobie 154 utwory. Są one podzielone na takie trzy główne części w zależności od adresata, do którego były kierowane. Taka największa, najdłuższa część od sonetu pierwszego do 125 jest kierowana do tak zwanego przyjaciela, do młodego mężczyzny, pięknego, zamożnego, sławnego, do po prostu takiego ideału. Kolejne są kierowane do tajemniczej, czarnej damy, nazywanej Dark Lady albo Mistress, a też dwa, które są ostatnie. Niektórzy mówią, że Szekspir ich nie napisał i że one są po prostu dołożone. Nie wiemy, dla kogo Szekspir napisał te sonety, czy właśnie był zadowolony, że one zostały wydrukowane. Tak czy owak, my je mamy, możemy je sobie czytać w dowolnej kolejności. Jest też taka ciekawa teoria, że być może, gdy zostały one niesione do druku, upadły na podłogę i rozsypały się w przypadkowej kolejności. Także nie trzeba się przyzwyczajać, że akurat sonet 18 jest 18, a może mógł być 20. One też zyskały z czasem takie swoje popularne tytuły, które pochodzą od pierwszego wersu. Sonety to klasyka literatury. Gatunek ten narodził się w XIII wieku we Włoszech i jest najbardziej znany pewnie Petrarka ze swoich sonetów do Laury. Michał Anioł również pisał sonety. Było naprawdę wiele osób zainteresowanych takimi wprawkami literackimi. I też mówi się, że Szekspir próbował, ćwiczył swoje pióro, że to były takie jego właśnie próby literackie. On cyzelował, ćwiczył swój warsztat. Także tak też można traktować te sonety. Jeśli chodzi o ich tematykę, to tam jest absolutnie wszystko. Bardzo dużo miłości, bardzo dużo zazdrości, pytań typu dlaczego ja ciebie tak bardzo kocham, a ty mnie nie? Także można tutaj całą gamę ludzkich uczuć odnaleźć. Bardzo ważnym elementem, takim motywem jest czas, który jest bezlitosny, który nie pozostawia nikogo, nie oszczędza nikogo, ale też kolejną taką siłą wznoszącą, taką dającą nadzieję jest poezja. Poezja, która ocala i ten, kto został opisany w sonecie, zostanie już na zawsze zapamiętany, gdyż ten sonet jest wydrukowany i my po tych ponad 400 latach możemy do niego sięgnąć, możemy przeczytać i możemy się oczywiście zastanawiać, do kogo on był adresowany, o kim myślał Szekspir, jak go pisał, ale jednocześnie mamy dużą dowolność, możemy sobie wyobrażać tego tajemniczego młodzieńca czy tą tajemniczą czarną damę. Z całego cyklu sonetów najbardziej popularne są dwa. Sonet 18 i 116. Chciałabym przeczytać kawałek tego ostatniego. On jest bardzo często czytany na ślubach, na weselach. Posłuchajcie, w tłumaczeniu Macieja Sączyńskiego. Zdrady są w związku dusz wiernych nieznane, albowiem miłość nie będzie miłością, jeśli jest zmienna, mogąc mieć odmianę lub skłonna odejść za cudzą skłonnością. A teraz posłuchajcie tego samego sonetu, ale tym razem w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. Nie ma miejsca we wspólnej dwojga serc przestrzeni dla barier, przeszkód. Miłość to nie miłość, jeśli zmienny świat naśladując, sama się odmieni lub zgodzi się nie istnieć, gdy ktoś ją przekreśli. Bardzo lubię takie właśnie porównywanie tłumaczeń Szekspira. Ten sam sonet brzmi prawie inaczej. Każdy tłumacz dane słowo traktuje inaczej i naprawdę można je sobie porównywać. Jest to fantastyczna taka zabawa literacka też na wyobraźnię. Także polecam Wam zerknięcie do kilku różnych tłumaczeń. Oczywiście bardzo też będzie pięknie, jak przeczytacie w oryginale. To też duża radość. Ten właśnie sonet 116 był pierwszym, który na swoim Facebooku przeczytał amerykański aktor Patrick Stewart. Szalenie się to spodobało ludziom na całym świecie i od następnego dnia Patrick Stewart zaczął czytać jeden sonet dziennie. To trwa od 2 miesięcy.
Ja przyznam, że codziennie czekam na kolejną odsłonę. On to robi fantastycznie ze swoim wyczuciem aktora. Także bardzo Wam polecam odnaleźć jego stronę na Facebooku. Bardzo często te sonety też inspirują muzyków i u nas w Polsce Stanisław Sojka wydał swego czasu w latach 90. album Sojka Sonety Szekspir w tłumaczeniu Macieja Słomczyńskiego, a na naszym festiwalu szekspirowskim mieliśmy okazję dwukrotnie gościć panią z Belgii, Carol van Velden, która śpiewała te sonety na sposób jazzowy. Także jest to absolutnie nieustająca inspiracja dla artystów naprawdę na całym świecie. Bardzo Wam polecam zerknięcie do tomiku tych sonetów i do odnalezienia może nawet swojego ulubionego. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.